Dzień dobry, cześć i czołem. To ja jestem w House of the Dead, tam się wziąłem. Co robię, to ja wesoły Romek i krótkie spojrzenie to wam opowiem. Witam was serdecznie, Babecat, z tej strony w krótkim spojrzeniu dla śmiechu kultowej gry, która powraca, House of the Dead Remake. Zaczynamy nową kampanię. Oczywiście stracę wersja oryginalna i jeszcze jakiś tryb horroru, ale to nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, to robimy wersję oryginalną oczywiście. Rozdział pierwszy, tragedia. Posiadłość Koriena skrywa wszystkie tajemnice już nie wydałem. Chodzi o to, że tutaj jesteśmy na jakiejś korporacji, słuchajcie. Gdzie są naukowcy i coś się wydarzyło. Zmieniłem sobie sterowanie, bo ono jest domyślnie na lewym drążku. Oglądacie oczywiście gameplay na PlayStation 5. Gierka jest śmiechowa, można grać we dwójkę, to jest też fajnie. To, myślę, że to jest ciekawe. I ruszamy. To jest chapter tragedy. Wstrzymać ogień. Mamy polskie napisy, także jest fajnie. No, grafika jest jaka jest, no tutaj już lepiej nie będzie. Bo słuchajcie, ale o, żabkę przejechali, jest to przecież stary, dobry, za 90. House of the Dead. Może z początku 2000? Trzeba by zajrzeć sobie. W opisie będziecie mieli. To my. I zombiaki, które atakują naukowców. O, i nie można iść w ogóle. Ratuj ich! I to są ci naukowcy na zdjęciu. Trzeba ich po prostu jak najwięcej uratować. I punkty są za to, bo lewym drążkiem nic się nie robi. On sam jakby tu się... Zauważyć, żeby... A, ten niestety nam... Przeładuj jest... Nie wiem, kółkiem? Kółkiem jest przeładuj. Uuu, ale dostał za ten 205. No jest taka... Po prostu... punktacja... O, ciekawostka jest po prostu... Shit! Kółko, zapomniałem, że na kółko, a nie na kwadracie. Dostałem. O, skrzydełka mu, pupę mu zbił. Reload, kółko. Rogan, to ty! To ja, o Boże! O, porwała ją mnie diablica. Oczywiście, no. Wiecie, kiedyś się człowiek zachwycał tym, że to tak wygląda. Nie? Oczywiście teraz to na śmiechowo. Boże! Weź go! O, kontynuować, zginąłem. Znowu zginął. Mam trzy jakby życia tutaj. Najgorsze jest to, że... O, trzeba uważać, bo jakieś takie wyłażą różne rzeczy. No kurczę, wyrzucił... Nie udało mi się. Jeszcze cały czas mi się przyciski mylą. Bo trzeba... I tak już się zmieniłem sobie na prawym, bo na lewym to jest w ogóle tragedia. O. I on sam idzie, nie ma żadnego sterowania. Trzeba być naprawdę tutaj dosyć szybkim, o, bo na przykład tak, że coś się dzieje. Wiem, że no, można... O, żaby... Żaby do mnie skaczą jakieś tu, nie? A, też się na... Też się na... L2 przeładowuje. Ale dostałem, no przecież walnąłem go w te, nie? Ale nie, coś tutaj włączyłem, że się... Jakby na L1 to ten celownik się zatrzymuje w danym miejscu, słuchajcie. Ała, nie chcę tego. Przepraszam was, ale to ciągle jeszcze z tym sterowaniem. Jednak lepiej to kół. No. To jest dobre, może jak jest jakaś horda w tym momencie.
Nigdy w jakichś tam nie byłem rewelacyjny w tych strzelankach. O! Aj, nie trafiłem go wtedy, kiedy powinąłem. W tą głowę i nie uratowałem naukowca. No to cóż to. Ogólnie po tym remake'u naprawdę to źle nie wyglądają te postaci. Bug. Infested bug? Ała! Rzucił się na mnie. Mamo, jak ja nie lubię robali, a teraz każą mi po prostu je jeść. Aaa! Pas mi niszczy! Kontynuuj. Dobra, można to grać bez sensu. Reload. Słuchajcie, jak jeszcze tutaj są te skrzynie, nie? To generalnie tam jak się ustrzeli, to można zdobyć jakieś dodatkowe te, nie? Dobra, udało mi się go jakoś uratować. W sensie, że sobie poszedł, nie? Idziemy. Trzymać ogień. O, my God. Bo wtedy może na przykład to nastawić i żeby... Reload! 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 Dobra, udało mi się. Reload! Reload! No, ciekawe. Fajna zabawa jest, uważam, we dwójkę, słuchajcie, jeśli o to chodzi. Przeładuj, trzeba na to po prostu patrzeć. Aj, no i nie przeładowałem, dostałem, ostatnie życie mam. Dobra, on to mówi, nie trzeba, o Jezu. Ale mnie piłą po prostu skasował, ty. Weź gościu się tam. Wal, pomogłem temu naukowcu. Ma jakąś głowę ludzką na... Ja sam nie to teraz. Wilkołak! Łakowilk! Łeb mu odstrzeliłem, nie? O, widzieliście? Tam spadło to. I wtedy można coś zdobyć. To tak mało czasu na to. Tegoś super byłoby moim zdaniem grać we dwójkę. Ła, dostałem beczką. Ła, ty grubasie. A, morderca, zabiłem tego. Zabiłem oczywiście. Niestety. O, teraz mi się udało wreszcie. Słuchajcie. Ej, no. Co oni tam mocno są? Reload, a ja... Dlaczego nie mogę mieć lepszej spluwy? Spadać w wilkołaki, bo mnie denerwujecie. O, zero. Sophie, are you okay? I was so scared. Aaaa! O, to co to jest, bo pole dostała. Weak point, aha, czyli można go tylko walić do serca, nie? Ała! Ała, gościu. Gim, czy pani, zmoro nieczysta. Ja nie mogę się wyciągnąć.
wyczytywać, słuchajcie, w tym busie. Dobrze, że to można grać bez końca, idę. Tylko na wynik. Leci mu z tego czegoś, o. Gościu! Wreszcie, chariot zniszczony. Uff, aż mnie łapa boli od walenia. Jednak kółkiem lepiej. No niestety, ale Sophie ma chyba kark złamany, słuchajcie. Dlaczego? Przecież to nasz przyjaciel. O no, Sophie, no. I się zginęło była. A, udało mi się trzech uratować. Następny rozdział albo menu główny. No dobra, gracz jeden. Jedziemy dalej. W drugim rozdziale jeszcze pokażemy. Tak, działaj szybko. No wiem, że działaj szybko. To nie będzie długie, krótkie spojrzenie, no bo co tutaj? The second chapter, revenge. Przejdziemy sobie te dwa rozdziały. Przecież tu więcej nie ma. Ale powiem wam, że zabawa jest przednia jednak. Chciałem go. O. Uwaga. Ała. Ale mi się udało trafić, nie? Shit. A bym tak mógł tak walnąć jeszcze czymś, nie? Padaj, grubasie, bo mi dało. Można bonus po prostu. No niestety, nie udało się tego naukowca uratować. Przykro mi bardzo. Ale tak to bywa czasami. Ła! Co? Spadłem po prostu. Ło! Uwaga. Nie gryź mnie. Oła. Game przepadnie z Moroniczysta. Jakby się sterowało, byłoby fajniej, nie? Przecież już potem się wie, gdzie oni w jaki sposób latają, w którym są miejscu. Jest po prostu łatwiej uderzyć, nie? Zostałem, ale jestem blisko. Co to ma być w ogóle, ty? Obcy? O, uratowałem naukowca. Thank you. Coś tu mi dała. Jedno dodatkowe zajęcie. Freddy Krueger jest tutaj obecny. Nie, nie cierpię po prostu tego czegoś. Nie wolno. Reload! Reload! Może tak?
nie zdążyłem, słuchaj. Jaki gościu, no dostałeś przecież. No to czemu żeście go przeszatkowali, no? Freddy zawsze z nami. Prawda? Ło, jakie laboratorium ładne. Dostanę tam to życie, czy nie? No jasne, że nie ma wyjścia. To wszystko to... Skąd miałem wiedzieć, że od razu to mi coś tak... Ja pierniczę, nie no. Nie mam? Kup dodatkowe kredyty, kontynuuj. No trzeba jednak uważać, nie ma tak, gdzie skończony. A, gości walną mnie. No mam reload, reload! Ej. Ale nie trafiłem, jestem cieniasem po prostu. Teraz trafiłem. No gościu, reload! Grubasa to nie można tak zrobić. Ten mi rzuca po prostu tę część. No i czemu być ten jest pokonały? Dobra, udało mi się to wszystko rozwalić. Udało mi się go pokonać. Idziemy wyżej. Powiem wam, że na wieczorną współpracę przy piwku... O nie! Ten diabeł... Ma, masz! Chwastą! Hedgeman typ 04. Weak point tutaj ma, że? Serio? Chyba nic z tego tym razem. Koniec gry. A, i to mi pokazuje, dokąd doszedłem. Ale fajne to jest, nie? Udało mi się kawałek przejść. I tu w ogóle jeszcze można gdzieś indziej dojść. A ciekawe, jak można wybrać jakąś drogę. No. No dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Nic już nie mogę kontynuować. To będzie bardzo króciutkie, krótkie spojrzenie, bo więcej nie potrzeba. Polecam wam na długie, zimowe wieczory przy piwku, żebyście się relaksowali i dali czadu w The House of the Dead Remake. Wszystkiego dobrego i dajcie łapkę w górę.